O Jezu, on się zżyga. Albo będzie miał, kurde, obstrukcję żołądka. O Jezu, o Jezu, wymiotuje ziomek. Hej, witajcie ludzie, cześć. Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek. Dziś macie przyjemność oglądać nieświeże daily, ponieważ Nexus, wciskasz mi nieświeże daily, jak tak można, jakbyś mi sprzedał dwudniowy chleb. W sumie. Często tak jest w sumie w tych piekarniach. Natomiast, moi drodzy, nagrywam dzisiaj na zaś, bo nie wiem, jak będę miał jutro czasu, więc jest to daily nagrywane tego samego dnia, co poprzednie. W każdym razie postanowiłem sobie wykonać tutaj parę zadań, ponieważ raz na daily chyba nawet tutaj trafiliśmy. Zobaczcie, że tu jest jakiś koleś, który ma dla nas jakieś questy i to jest jakby część taka poboczna kampanii Suramaru, którą zresztą też prowadzę na kanale, więc postanowiłem sobie tutaj zrobić te zadania. Bad Apples. Ten owoc tutaj jest to jedynie marna podróbka tego, co jestem w stanie posadzić. Natomiast ten przeklęty Daglir jakimś cudem zaskarbił sobie uznanie wyższej klienteli. Dlatego my musimy się tutaj zadowolić resztkami. Musimy nauczyć Daglira pewnej lekcji, że kradzież moich plonów jest bardzo złym pomysłem. Ale musimy być dyskretni. Poza tą ścianą rośnie pewien fioletowy kwiat nazwany Shadow Bloom. Przynieś mi parę i upewnimy się, że Daglir zapłaci za tą zniewagę. Okej? Okay? No dobra, będziemy tutaj musieli zdobyć parę jakichś ingrediencji dla tego otóż tutaj pana, którego kunszt tworzenia likierów jest po prostu naprawdę na bardzo wysokim poziomie, natomiast najwyraźniej stracił on udziały w swojej wysoko postawionej klienteli na rzecz kogoś innego, więc teraz tutaj sobie wyruszmy i tutaj poza barierą powinniśmy znaleźć parę jakichś takich rzeczy. Bardzo podobały mi się te wszystkie kampanie i to wszystko to, co się pojawia tutaj w Legionie, jest to naprawdę, naprawdę dobry dodatek pod tym względem, bo przechodząc sobie idziesz po prostu przez Suramar, nagle jeb, quest. Nawet nie wiedziałem, że taki quest istnieje, a dużo też jest takich motywów, że jeżeli wcześniej na przykład nie wykonałeś questa, to później będziesz miał problem z wykonaniem ich. To zresztą pokażę wam na podstawie mojego właśnie tego mojej kampanii, którą cały czas tutaj nadal prowadzę i będę wrzucał odcinki coraz to częściej, o ile będzie mi się tutaj udawało. I jest parę takich sytuacji, gdzie przykładowo uratujemy jedną osobę, znajdujemy sobie, biegając po krainie, znajdujemy jakoś tam gościa jakiegoś, tak? Uratujemy go, a następnie on później będzie nam się pojawiał w questach i będzie nam na przykład pomagał i tak dalej, i tak dalej. Takie niuanse czyste z RPG-ów wzięte, można powiedzieć, tak? I to fajnie jest zrobione, moim zdaniem. Blizzard naprawdę tutaj w tym dodatku się postarał i jestem ciekaw, bo zazwyczaj na przykład dany dodatek służy też jako eksperyment teoretycznie, nie? Tak sobie pomyślmy. Jeżeli chodzi o Mists of Pandaria, no to Mists of Pandaria troszeczkę też eksperymentowała. Każdy dodatek z czymś eksperymentował i nie zawsze Blizzard ma pewność to, co robi. Praktycznie w większości przypadków Blizzard, można powiedzieć, troszeczkę nie zdaje sobie sprawy, jaki efekt do końca będzie tego, co tam próbują eksperymentować. W Kataklizmie eksperymentowali troszeczkę z krainami, tak? Czyli powrót do tych starych kontynentów, jak to będzie wyglądało. Mists of Pandaria dosyć mocno też eksperymentowała z konceptem właśnie, wiecie, w ogóle klimatu tego całego dodatku. No i przede wszystkim z daily questami, żeby przywrócić te daily questy, tak jak to było za dawnych czasów, żeby ludzie się nie nudzili, że tak to powiem. No i okazało się, że troszkę przesadzili. I przez ten cały dodatek, przez Mists of Pandaria, oni się tak bawili i cały czas eksperymentują. Więc wyobraźcie sobie, że Blizzard teraz eksperymentuje z kampaniami, bo to jest pierwszy raz, można powiedzieć prawie, że pierwszy raz, odkąd wyszedł World of Warcraft, kiedy mamy taką dosyć dużą, obszerną, solidną, można nazwać prawdziwą kampanię, bo reszta to takie było ok. Były tam jakieś quest chainy, można to nazwać quest chainami, po prostu łańcuchem questów, które prowadziły nas przez jakąś historię i tak dalej. Tutaj natomiast to jest pełnoprawna, normalna kampania, można nawet powiedzieć, która jest podzielona na rozdziały. Mamy tutaj różnego rodzaju zwroty akcji, dużo narracji wprowadzonej jest, historia jest bardziej opowiadana tak obrazowo, a nie tylko poprzez pryzmaty tych tekścików i tak dalej, i tak dalej. I ma przede wszystkim większy impact na
na nas, to już nawet przez krainy można zobaczyć, jak im to wyszło. Który z was, albo kto z was bardziej bym powiedział, kojarzy na przykład motyw z tym gościem, którego ratowaliśmy w Azunie. W Azunie jest taki quest, które wykonujemy dla niebieskich smoków. I te niebieskie smoki właśnie mają taką część, gdzie ich leże, tam gdzie młode się wykluwają i są wychowywane. Zostało zaatakowane przez tych withered, czyli ja to nazywam, mówię, nawiedzonych. Albo opętanych, czy coś w tym stylu. I to są ci, wiecie, takie zombiaki. No i one szukają magii, po prostu są głodne na magię, chcą wyciągnąć jak najwięcej magii, więc się rzuciły na te biedne, małe, niebieskie smoki, które są smokami magii, można powiedzieć, tak? No i tam spotykałem właśnie jednego takiego withered, który jest tak na pograniczu już zatracenia umysłu, ale gdy go pokonamy, on chwilowo opamiętuje się i stara nam się pomóc w tej całej sytuacji, pomimo tego, że on gdzieś tam strasznie mocno cierpi z tego całego powodu. Ostatecznie zaprzyjaźniamy się z tym gościem, on nam pomaga w wielu sytuacjach i też ostatecznie dochodzi do tego, że niestety jego transformacja w tego withered dobiegła końca, tak? I on się zamienił w tego withered, co było strasznie takim momentem, który autentycznie w grze od dawna nie miałem takiego, wiecie, takiego serio? Co pokazuje, że Legion naprawdę potrafi wycisnąć nieco więcej z tej całej historii. I to fajnie, że tą historię jesteśmy w stanie zobaczyć przez pryzmat właśnie samej gry, a nie tylko przez pryzmat książek i innych jakichś tam rzeczy. To jest naprawdę super, dlatego jeżeli polecam Legion, to właśnie też głównie ze względu na przykład chociażby na to. Zrobiliśmy te questy, możemy teraz sobie tutaj wrócić, popatrzcie. I teraz zobaczymy, ciekaw jestem, czy ten quest dalej się będzie ciągnął, bo jak tak, to zrobimy sobie takiego fajnego questionika. Radziłbym nie jeść niczego, dopóki nie umyjesz swoich rąk. O Jezu, to co to będzie? Jakieś rozwolnienie by było? Obstrukcja żołądka. No dobra, Fruit of the Doom. Teraz przyszła pora, by zaatakować. Shadow Bloom mają dość silne właściwości trawienne. Idź rozrzuć trochę na owoce Daglira. Następnie popatrz na ten cały show, który będzie się odbywał. W międzyczasie ja użyję mojego niesamowitego likieru, by wypozycjonować się jako najlepszy sprzedawca owoców w mieście. Oh yeah, dobra. Okej, tutaj proszę bardzo. Musieliśmy zatruć parę jakichś takich rzeczy. I gdzie ja to mogę zatruć jeszcze? Tutaj jest jeszcze, proszę bardzo, są jakieś owocki. No to nie musiałem iść daleko, żeby tutaj to wszystko jakoś zatruć. Dobra, trzecie. Owocki. And watch the show. Czy on podejdzie? Czy on zje to wszystko? O Jezu, on się zżyga. Albo będzie miał, kurde, obstrukcję żołądka. O Jezu, o Jezu. Wymiotuje, ziomek. This fruit is horrible. O fuj. Okej, koleś się zżygał na moich oczach. Dobra robota, ziomek. No, chyba się udało. Wypełniliśmy twoje zadanie. Dostaliśmy 100 Arc Wine. Arc of Snow. Świetnie, let's see what you have for sale. Dagger is sure to be ruined now. I have already begun to hear rumors that he is a traitor in league with the Nightfall. Oh, wow. He and his allies were concocting a plot to poison Elisande. That will teach him to mess with a Moongrow. Shit, serio? Okazało się, że przez ten cały incydent, okazało się, że ten koleś ma teraz poważne kłopoty przez to, że ludzie mówią, iż koleś spiskował, żeby na przykład otruć Elisande, czyli tą główną tutaj dowódczynią, panią tego ludu. No, trochę nieprzyjemnie. Okej, tym razem przyszła pora na kolejnego world bossa. Tym razem Humongris. O kurde, co on tam pływa jak ponton. Dobra, czekajcie. Ała, dostałem tutaj z jakiegoś tego, z jakiejś aury. Czekajcie, on zniknął. Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Dobra, jest Humongris. Czy on dropi coś fajnego? Zanim go zaczniemy go dotykać, ja zobaczę, czy coś tu leci. Balance Blades, Multilate, to jest średnie. Boże, jakieś murloki mnie biją. Ale proszę panów, dziękuję bardzo, do widzenia. Czy tutaj ten haste, ten haste Versa Master? To może być całkiem ciekawe. To jest ładny cloak. To jest bardzo ładny cloak.
a historii tego Klołka i tak byś nie zrozumiał. Dobra, idziemy w takim razie tego Humongrisa dotknąć, tylko no nie nastraja tutaj pozytywnie ten widok całej tej hordy. To ja sobie może stanę z boczku i popatrzę, czy coś. Robienie world bossów takie jest, ja nie wiem skąd się bierze, jeszcze prawie nigdy nie widziałem takiej ilości Alliance, znaczy albo trafiam do złych grup, wiem, że takie grupy istnieją, że jest pełno Alliance, no może raz czy dwa trafiłem, gdzie było pełno Alliance, hordziaki ten, ale hordzy, oh my god, ile tego tu jest po prostu, ja się boję podchodzić, ty, patrzcie, spróbujemy znaleźć tu jakiegoś Allianta, ktokolwiek, halo, jakikolwiek Alliant, czy ja jestem jedynym Alliantem tutaj? Dobra, o jest jeden, drugi Alliant. Dobra, dwóch Alliantów jest, trzech. Z boczku się trzymają, trzech, czterech jest tutaj, czwarty Alliant, okej. Czwarty Alliant jest. No i tak więcej tam, ja raczej w ten młyn. Raczej ten młyn to nie wygląda zbyt fajnie. Wszyscy tutaj stoją z boku, ja nie wiem dlaczego chordziaki stoją z boku, skoro ich jest więcej. Dobra, no paru jest nas, ale raczej jesteśmy w mniejszości, dlatego stanę sobie tutaj gdzieś z boczku. O, tu jest jeszcze ktoś się kurde kryje. O, jak się skrył, ale śmiesznie. Zobaczcie, jak wyglądają FPS-y na takiej walce. Na siódmym poziomie wyglądu gry. No, ale 40 FPS-ów, to nie jest dużo. Okej, okay, udało się go zabić. Skończyliśmy World Questa. Za tego World Questa dostawaliśmy bardzo dużo golda, więc to jest fajnie. Ty, a gdzie jest moja Vanessa? Gdzie jest moja Vanessa? Halo? Vanessa Combat Ally? Ale nie wiem, gdzie ona jest. Ona gdzieś poszła sobie. Halo Vanessa? A się tu Blinktrona ktoś wrzucił. Patrzcie, jak teraz będą się rzucać na tego Blinktrona. O Jezu, ja wiem, co on tutaj zrobił. Czekaj, ja się mogę przeteleportować do niego? Nie, nie mogę. A to ten Demon Hunter tam wrzucił. Patrzcie, ja mógłbym zrobić ten teoretycznie w ten sposób. No i mnie zapowała. No kurde, no. Ja tutaj nic nie chcę zrobić. O Jezu, jakie bydło tu skacze. Patrzcie, jak horda fajnie. Oj, wskoczy jakiś mądry Alliant. Dobra, spróbujemy tego może Demon Huntera. Niech zapłaci za swoje zbrodnie. Za to, że kurde tak brzydko potraktował tutaj wszystkich ludzi. Nie. No, come on. Nie, zabiłem ją. Po prostu wszystkim hordziakom zrobiłem tutaj dobrze, ponieważ wielu z nich nie jest w stanie teraz tam doskoczyć, więc pewnie wkurzałem się na tego typa i mówię, co za gnój tam postawił tego Blinktrona, dureń. Więc nie ma za co. Jedną z rzeczy, której mi brakuje w tym dodatku, to jest chyba jedyna rzecz. World PvP jest w tym takim dosyć dużym stopniu, bym powiedział. To już chwaliłem się parę razy. Że jest tutaj World PvP i dosyć dużo tego World PvP. Zresztą sami widzieliście przed chwilą, z gościem się dosyć mocno tam laliśmy. Tak przyjaźnie, słuchajcie, to było przyjaźnie po twarzy. To nie że pluję na hordę, może trochę, ale raczej to było taki przyjazny duelek po prostu. W każdym razie na przykład takie obiektywów by się przydało więcej. Fajne są te wieże tutaj, to jest całkiem dobry pomysł, tylko że ten pomysł troszeczkę moim zdaniem nie wypalił. Dlaczego? Bo PvP Objective zamienił się w nic innego jak PvP Objective, który jest tylko ubarwiony takim PvP, gdzie mamy moby, które są z innej frakcji, o teraz trzeba ich bić i w ogóle zabij te moby, będzie fajnie. A tak naprawdę ta druga frakcja nie ma w ogóle powodu tutaj, żeby przyjść. Teoretycznie fajnie by było, gdyby pojawiły się questy na zasadzie, okej, my tutaj musimy może wykonać te jakieś zadanie, nie? Czyli zabijać te moby, ale na przykład hordziacy mają quest w tym momencie tutaj, w tym miejscu, żeby zabić pięciu aliantów, nie NPC-ów, tylko graczy muszą tu przyjść i bronić to. Choć to też nie jest rozwiązanie, bo z jednej strony tak jakby sobie pomyśleć, to ludzie przyjdą, zabiją pięciu aliantów i se wyjdą, tak? Albo będą tworzyć wielkie grupy. Takie PvP obiektywy jak Hala kiedyś była z The Burning Crusade, kto pamięta, ten pamięta, słuchajcie, Hala to była dobra rzecz. I tam też dosyć dużo bitw się pojawiało. Takiego czegoś brakuje. Może jakiejś wielkiej PvP bitwy. Coś na zasadzie Winter Grasp. Choć nie wiem, gdzie my by mogli tutaj to wrzucić, jeśli mam być szczery, ale jakby troszeczkę tutaj to zrobić. Albo przejmowanie tej wieży na zasadzie, że kto przejmie ten ma jakieś bonusy w tej danej krainie. A jak na przykład, nie wiem, się straci tą wieżę, no to znaczy to wiadomo, że tutaj bonusy bonusami, więc byłoby inicjatywa, żeby przejąć tą wieżę, ewentualnie ją jakoś odbijać, tak? Więc no nie wiem, moim zdaniem fajny byłby pomysł. Leafbeard Destroyed jest to
Nikt inny jak drzewiec, który pamięta jeszcze czasy wojny starożytnych. Więc on brał tam udział, w sumie jest bardzo, ale to bardzo starym drzewem, który opowiada różne historie. I te historie właśnie są to nic innego jak questy różnego rodzaju. O, dostałem furbolga. Zobaczcie, mam Korea Straża, ten kto czytał Wojnę Starożytnych, War of the Ancients, teraz prawdopodobnie robi tak zwany Kraygasm, czyli ooo. I tutaj no, prosty, zwykły quest, gdzie musimy najzwyczajniej w świecie zabijać demony, które pojawiają się w Asharze. Czy ja jestem w stanie gdzieś jakieś znaleźć? To zobaczcie, mamy pełno elfów obrońców, a nigdzie tych demonów nie widać. Korestrasz sobie lata tutaj. O, Echiro, a to jest, zobaczcie, Malfurion Stormrage, jak jeszcze był młodszy nieco. To było 10 tysięcy lat temu, zobaczcie. Chyba ktoś tu gra driadą najwyraźniej. Fajnie by było, gdyby na przykład ta cała kraina Ashary była tą starszą wersją Ashary, albo chociażby to tą wersją, która pojawiła się w właśnie tej wersji, wiecie, wojny starożytnych, ponieważ, no bądźmy szczerzy, no Ashara tak nie wyglądała. Choć w sumie czekajcie, to jest stara wersja Ashary, ej. Co wy gadacie? Ej, zobaczcie, to nie jest ta wersja z kataklizmu. Ojej, ale fajnie. No, nieźle. Choć w sumie te ruiny tutaj powinny być ruinami, znaczy to powinno być miasto tutaj, chyba wydaje mi się, że po prostu zrezygnowali z tego konceptu, bo długo by to zajęło im odnawianie takiego miasta w sumie. Bo podczas wojny starożytnych to miasto, Ashara, powinna być jeszcze stojące, ale przede wszystkim podczas wojny starożytnych jeszcze na dodatek ten cały kontynent, który tutaj jest, on powinien być cały. A tutaj możemy zobaczyć, że Winter Spring i tak dalej to już jest nasz nowy kontynent, więc... Fajnie by było zobaczyć ten kawałek mapy zrobiony, przerobiony, że możemy zobaczyć Asharę, tylko że w tej wersji jak jeszcze kontynent był cały. Opowiadałem już milion razy tą historię prawdopodobnie, więc już teraz mogę przynudzać, ale właśnie tak było. Cały kontynent Azeroth niegdyś był jedną całością i podczas wojny starożytnych dopiero on się rozpadł. I to dziwne, że toczymy wojnę w momencie, gdy już się wszystko rozpadło. Choć w sumie, może. Dobra, skasujmy tutaj jeszcze jednego Pitlorda. Udało się wykonać zadanie. Poznaliśmy trochę lore'u. No dobra, udało nam się ukończyć parę zadań. Dostaliśmy całkiem sporo artefakt poweru, 187 artefakt poweru. Boom! No, trochę tutaj nam wpadało, ale moi drodzy, myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek daily. Mam nadzieję oczywiście, że się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. No i zapraszam do oceny tych materiałów. Zobaczymy się na kolejnych filmach już jutro. Trzymajcie się, papa. Cześć!